witajcie kochani, dzisiaj opowiadamy o rowerze do lodów, o naszym flagowym produkcie, najpopularniejsze urządzenie tego typu w całej Europie, kto wie, czy już tylko na świecie. Zainteresowani, zostańcie z nami, oglądajcie. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj opowiadamy o rowerze do lodów. Jest to jeden z czterech chyba naszych flagowych produktów. Mamy rower standardowo do kawy, do hot dogów, takie rowery przygotowane pod to, co Wam się podoba, oraz rower życzony do lodów. Będziemy opowiadać dzisiaj po kolei o tym wszystkim, co on posiada, jak jest zbudowany, żeby ułatwić Wam decyzję o ewentualnym zakupie lub też porównaniu sobie na własne życzenie. Rower ma skrzynię o długości 1,80 m na 1,80 m. To jest skrzynia przygotowana pod 7 kuwet do lodów, ale mieści się tak naprawdę 14, ponieważ jest, kuwety są kładane jedne na drugimi. Całość zbudowana jest ze stali nierdzewnej i obudowa jest malowana proszkowo. Także przy zakupie możecie sobie wybrać dowolny kolor z palety RAL. Laty standardowo, jak już wspomniałem, robimy ze stali nierdzewnej po to, żeby to się dobrze trzymało, żeby to było zawsze łatwe do wyczyszczenia. I oczywiście mamy ten kształt budki, który właściwie większości osobom się bardzo podoba. Rower naprawdę ma wtedy fajny design. Tutaj niestety są wywieczniki, które delikatnie przeszkadzają przy oklejaniu urządzenia, ale to jest konieczne, ponieważ urządzenie mroźnicze, które znajduje się w środku, musi sobie troszeczkę poddychać. W środku jest urządzenie, które standardowo może pracować mniej więcej przy temperaturze minus 30 stopni na zewnątrz. Oczywiście ono pracuje więcej, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że im niższa temperatura, tym jest lepiej. Też dużą różnicę sprawia przy takim rowerze cień lub pełne słońce. Także przed zakupem musicie zwracać na to uwagę. My wiemy, że ten rower pracuje przy wyższych temperaturach, natomiast starajcie się, aby dalej ustawiać to w miarę możliwości przy jakimś cieniu, a nie na pełnym słońcu. W środku mamy takie płaski, to się wyciąga i dzięki temu możecie w łatwy sposób wyczyścić sobie całe urządzenie w środku. Wtedy nie ma problemu. Urządzenie mroźnicze również ma odpływ na dole i wtedy właśnie sobie to wszystko wyciągacie sobie taki korek z tego odpływu i całe urządzenie można domyć, wtedy unikamy nieprzyjemnych zapachów środków, które niestety mogą się pojawić przy produktach mlecznych. Tak to po prostu niestety praktycznie wygląda. Są dwa tutaj standardowo zlewy, to jest potrzebne pod sanepid. Jeden to jest umywalka do rąk, drugi to jest sprzęt do mycia gałkownic i pozostałych sprzętów. Także jest to po prostu konieczne. Dach regulowany góra-dół, również konstrukcja jest cała ze stali nierdzewnej. Co ważne, przy jakichś warunkach atmosferycznych nie ma problemu z rdzewieniem, tak samo jak dolna konstrukcja i elementy również w środku samej skrzyni. Nie jest to stal, nie jest to stalczany. Regulacja dachu odbywa się tutaj poprzez odkręcenie śrubki, no i wtedy po prostu ten dach zjeżdża sobie w dół lub do góry, w zależności od tego, w jaki sposób chcemy go sobie ustawić. Sam materiał to jest podgumowana kodura, czyli jest to materiał, który nie przepuszcza wody, natomiast to raczej akurat w przeciwności przy rowerze do kawy, jeszcze zdarza się praca po chmurne dni. No niestety lody mają to do siebie, że wszyscy mamy na nie ochotę, jak jest ciepło, ale tak czy inaczej jest to ten sam materiał, również w kształcie łódki. To sobie zjeżdża do dołu w taki sposób, że możecie spokojnie wjechać do jakiegoś pomieszczenia. To zjeżdża do około 1,70 m, 1,80 m, także do każdego pomieszczenia przez każde drzwi można sobie wjechać. Z przodu koła 21 cali, to są koła motocyklowe, czyli bardzo mocne koła, one naprawdę przenoszą duże obciążenia. Z tyłu mamy koło 20 cali i do tego mamy hamulce tarczowe. One są z dwóch stron, z jednej i z drugiej strony, to jest hamulec tarczowy i mamy możliwość tutaj takiego hamulca postojowego. W tej chwili on sobie jedzie, ja się zatrzymuje, hamulce są bardzo mocne, także naprawdę można się praktycznie w miejscu góry zatrzymać i wtedy naciska sobie taki przycisk i to się zamyka. Nasza rama standardowo jest wykonana z dwóch rur, to jest może chyba też nie tak popularne przy rowerach dostępnych na rynku. I tutaj na samym końcu mamy skrzynię na jakieś dodatki. Możemy tam użyć jakąś wodę, wafelki, co wam się podoba. Ja mam w skrzyni kuwetę dzisiaj, przepraszam, pokrywę tej kuwety.
moje jako akcesorium możecie sobie taką wybrać, ładną, dodatkowo troszeczkę dopłacić, ale myślę, że warto, także wtedy tak to wygląda. Standardowo są zwykłe, płaskie pokrywy, one są konieczne do tego, żeby jednak lody się tam trzymały w odpowiedniej temperaturze, żeby tam był zrobiony termos. Cała instalacja, czyli zarówno woda, jak i elektryka, znajduje się z tej części. Tutaj również mamy perforację, aby całość powietrza cyrkulowała w rowerze, w środku skrzyni. I tutaj mamy zbiorniki. Mamy zbiornik na czystą wodę, z którego jest zaciągany do góry. Tutaj mamy bardzo fajny wlew, także łatwo to się obsługuje. I mamy zlew na zbiornik na brudną wodę. I odkręcamy sobie na dole i to schodzi. Plus przetwornice. Przetwornica, która ma od razu sobie wbudowaną ładowarkę i dwa akumulatory. Taka instalacja pozwala nam na dzień pracy, czyli praktycznie 8-10 godzin może dopracować. Zdarzało się, że dopracuje więcej, ale to jest wszystko naprawdę uzależnione od temperatury zewnętrznej, od tego, jakim stopniu są naładowane baterie, czy są zużyte, więc jakby również od jakby ich trybu pracy, czy są nowe akumulatory, czy też nie, ale mniej więcej około 10-8 godzin spokojnie sobie takie urządzenie daje radę. Potem możecie sobie włączyć na 230, jeżeli macie dostęp do prądu, także działa bez zarzutu. Z ważnych informacji to, że rower to jest standardowo ostry plok, czyli nie montujemy przerzutek, nie montujemy tego dlatego, ponieważ martwimy się o to, że to jest ciężkie urządzenie i przy starcie, przy zmienianiu tych przerzutek to mogłoby się niszczyć. Natomiast jeżeli będziecie stali w miejscu, to nie potrzeba montować napędu elektrycznego. Jeżeli byście chcieli się przemieszczać takim urządzeniem, to naprawdę sugerujemy, aby taki napęd zakładać. Jest to wtedy dużo prostsze, dużo łatwiej się tym jeździ. Jest to dużo łatwiejsze w przemieszczaniu się. Na sam koniec jeszcze tutaj w tej chwili akurat zauważyłem, mówimy o tym wcześniej, ale myślę, że to też jest fajna sprawa. Mamy takie uchwyty, to jest standardowo przy każdej ramie. Także gdybyście się decydowali na zakup jakiejś przyczepy, albo gdybyście to przewozili swoim własnym samochodem, można sobie zaczepić pasami u dołu i wtedy z tym rowerem nic się nie stanie. Na dzisiaj to już chyba wszystko, także znów mam nadzieję, że to jest kilka jakichś odpowiedzi na Wasze pytania, na coś, co Was nurtuje. Jeżeli macie więcej tych pytań, to oczywiście śmiało piszcie i dzwońcie do nas, będziemy odpowiadać. No i mam nadzieję, że to będzie kolejna cegiełka do tego, abyście weszli w taki interes i wybrali akurat nas jako waszego dostawcę. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć, na razie, hej!